Szanowny Panie Przewodniczący, Państwo Przewodniczący, drogie koleżanki, koledzy parlamentarzyści, drodzy przyjaciele. Równo miesiąc temu cały świat obudził się w zupełnie nowej rzeczywistości. To była rzeczywistość wojenna, agresja Rosji na wolną i niepodległą Ukrainę. Cały świat zapartym tchem obserwował wszystko to, co się działo w Ukrainie i z każdym dniem rósł podziw dla waszego heroizmu, odwagi, prawdziwego bohaterstwa. Zaczęliście uczyć cały świat na nowo, czym jest prawdziwy patriotyzm i wola walki w obronie własnej ojczyzny. Kiedy mówię do was, mówię te słowa z Warszawy. Nie mogę być razem z wami, dlatego że w tych dniach obraduje polski parlament i w tych dniach przyjmujemy bardzo ważne ustawy, które mają pomóc obywatelom Ukrainy, którzy uciekając przed wojną schronili się w naszej ojczyźnie. Już ponad 2 miliony 100 tysięcy uchodźców przybyło do naszego kraju. Przyjmujemy ustawy, które mają im pozwolić po pierwsze na opiekę ze strony naszego państwa, na dostęp do opieki zdrowotnej, do edukacji, ale także na polski rynek pracy. Staramy się pomagać najlepiej jak potrafimy, ale pomaga również cały świat. I cały świat patrzy i liczy na to, że Ukraina zwycięży w tej bestialskiej wojnie z Federacją Rosyjską. Ale wielu z was pozostało w Ukrainie. Wielu z was nie może tutaj przyjechać. I bardzo chciałabym, żebyście wiedzieli, że wasze kobiety, matki, żony, babcie, siostry, wasze dzieci i osoby starsze mają tutaj u nas w Polsce naprawdę zagwarantowaną bardzo dobrą opiekę. Dzisiaj Rosja, myśląc, że pokona Ukrainę, bardzo szybko zawiodła się. Ale Ukraińcy pokazali również mit o wielkiej, potężnej i niepokonanej armii rosyjskiej. Jesteśmy przy was. Jesteśmy i będziemy. Dziś dzięki środkom masowego przekazu i dzięki nowoczesnym komunikatorom informacje o tym, co się dzieje w Ukrainie, o zbrodniach ludobójstwa dokonywanych przez żołnierzy rosyjskich na terytorium Ukrainy docierają do całego świata i naprawdę rozbudzają sympatię, ale także empatię, zrozumienie, podziw i współczucie dla wszystkich tych, którzy tym zbrodniom ludobójstwa w Ukrainie są poddawani. I to właśnie obywatele państw wolnego świata wywierają ogromne naciski na swoje rządy, żeby te podejmowały wszystkie możliwe działania, żeby tę wojnę jak najszybciej skończyć. Domagamy się wciąż i domagać się będziemy jeszcze silniejszych sankcji nakładanych na Federację Rosyjską. Ta wojna musi się skończyć klęską Rosji i zwycięstwem Ukrainy. Dziś stoimy przy was i głośno mówimy: niech żyje wolna Ukraina.